Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian Wierzbicki z Wierzbicki Running Team. Witam Panie trenerze. Dzień dobry. Trenerze, przeczytałem na Pańskiej stronie internetowej, mój rekord życiowy jest moim rekordem świata. Jak rozumiem, w tej sprawie się nic nie zmieniło. Nie, to jest takie motto, które mi prześwieca od wielu lat i to nie chodzi o mnie tak naprawdę. O każdego. Tylko to jest właśnie skierowane do tych biegaczy, którzy zaczynają swoją przygodę z bieganiem, myślą o tym, żeby rozpocząć w ogóle to bieganie i wtedy szukają gdzieś inspiracji, szukają motywacji. Myślę, że to motto jest najlepsze. Ono pokazuje tą wszechstronność biegania, bo tak naprawdę każdy z nas ma swoją historię, nie tylko biegania, ale również życia. I jedni wychodzą przed pracą, inni po pracy, inni mają obowiązki tylko zawodowe, inni jeszcze rodzinne i tak dalej. To wszystko powoduje, że każdy z nas ma inny dostęp do treningu, inną możliwość trenowania, no ale przez to, że zaczynamy, jesteśmy w tym wspólnie. Czyli wszyscy realizujemy siebie, realizujemy swoje jakieś pasje i zamiłowanie tak naprawdę do tej aktywności fizycznej. I faktycznie ja to zawsze będę powtarzał, że każdemu zawodnikowi, że jego rekord świata jest jego rekord życiowy jest jego rekordem świata. To takie przełamywanie własnych barier, prawda? To zdecydowanie i to wydaje mi się, że takich najprostszych, bo jeżeli popatrzymy na różne dyscypliny sportu, to jednak one już zaczynają wymagać od nas pewnych czynników zewnętrznych, typu na basen musimy mieć karnet. Jeżeli chcemy uprawiać kolarstwo, no ten rower musi być, ten sprzęt jest droższy na pewno niż buty biegowe. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym bieganiu, bieganie jakby w swojej prostocie daje olbrzymie możliwości. Tak naprawdę każdy z nas może znaleźć swoją niszę, bo biegaczem będzie i sprinter, i maratończyk. To są biegacze, tylko że na różnych dystansach. I oni wykonują tą najprostszą aktywność fizyczną, do której my jesteśmy stworzeni jako ludzie. No bo jeżeli popatrzymy na te dzieciaczki, które zaczynają chodzić, to one tak naprawdę, jak już załapią tą równowagę, no to one nie chcą iść, bo stwierdzają, że wszędzie można pobiec i być tam szybciej. Trenerze, przed naszą rozmową szukałem informacji o wynikach biegowego Grand Prix Gorzowa. I znalazłem marcowe, o zakończeniu poprzedniej edycji. Już nie prowadzicie tej fajnej imprezy? Co się stało? Ciężko mi o tym mówić, bo jest to impreza, którą organizujemy od 2013 roku, no z tą przerwą covidową. No, czyli 10 lat właściwie. Tak, 10 lat i niestety doszliśmy do takiego momentu, kiedy jeżeli nie zepniemy budżetu tej imprezy, a nie udało nam się w tym roku tego zrobić, no to niestety nie chcieliśmy obniżać jakości usług, albo mieliśmy tak naprawdę dwa wyjścia. Albo nie robić w ogóle, albo zrobić i podnieść opłatę uczestnikom. Nie chcieliśmy tego robić, ponieważ uważamy, że biegowe Grand Prix Gorzowa Wielkopolskiego ma przede wszystkim dawać możliwość rywalizacji w tym takim okresie, kiedy tych biegów jest mniej. Bo my rywalizujemy od jesieni do wiosny, czyli w tym okresie, kiedy tych biegów ulicznych jest zdecydowanie mniej. I to jest ta możliwość takiej motywacji w treningu codziennym, takiej przerwy w rutynie treningowej. Natomiast, tak jak wspomniałem na samym początku, jeżeli mielibyśmy opuścić jakość organizacji, na tym nam nie zależało. Zależało na tym, żeby ta impreza zawsze miała ten swój właśnie, swój poziom, no i to wymaga niestety nakładów finansowych. Nie udało nam się spiąć budżetu na tyle, żebyśmy byli pewni, że będziemy w stanie 6 biegów przeprowadzić i galę podsumowującą. Dlatego też naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężka decyzja o tym, że po prostu w tym roku tego cyklu nie zrobimy. Dużo zabrakło tego? Tych pieniędzy? Może nie w kwotach, ale jaki to jest? To znaczy powiem, że w tym roku od samego początku mieliśmy problem ze zbraniem środków i stąd też jakby te problemy, czy właściwie ten brak finansowania powodował, że coraz bardziej pojawiała się u nas niepewność. Tak. Kwota generalnie jako cała impreza, ona nie jest duża, bo mówimy tutaj o pieniądzach rzędu 40 tysięcy złotych na pół roku, wydatkowania na pół roku. Niemniej, tak jak powiedziałem na wstępie, nie chcieliśmy obarczać kosztami organizacji uczestników, bo nigdy ta opłata startowa nie pokrywa kosztów organizacji. Natomiast jeżeli chcielibyśmy tak zrobić, musielibyśmy podnieść znacznie opłatę startową, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Ale władze miasta wam nie pomogły w tej sprawie? Apelowaliście o pomoc? Ja tutaj nie chciałbym jakby szukać oczywiście, ale winnych ze strony miasta, ponieważ zdaję sobie sprawę i wiem, jakie są realia. No, mamy siatkówkę, mamy koszykarki, mamy gorący temat stali Gorzów. Piłkę nożną. Mamy piłkę nożną, dlatego też wiem, że ten budżet nie jest z gumy i wiem, ile uczestników, ilu gorzowian na te wydarzenia przychodzi. Natomiast tutaj wydaje mi się, że my robimy coś więcej, bo my tych mieszkańców aktywizujemy samych, czyli oni biorą w tym udział czynny, nie tylko bierny jako kibice, ale biorą czynny udział zarówno jako uczestnicy, ale również rodziny, które przyjeżdżają i biorą udział w tym wydarzeniu. Natomiast
też chciałbym, żeby to wybrzmiało, że jakby nie mam do nikogo pretensji, po prostu z pewnymi rzeczami trzeba się gdzieś tam pogodzić i być może taka roczna przerwa też wpłynie na to, że z nową energią i jakby z nowymi pomysłami może ruszymy w październiku 2025, na co bardzo, bardzo mocno liczę. Czyli mimo tego zapał w was pozostał i żar, można powiedzieć. Tak, tutaj nie ma czegoś takiego, żebyśmy odpuszczali, zwłaszcza, że my mimo tego, że ta impreza w tym roku nam nie wypaliła i nie robimy, mamy mnóstwo zadań, mamy mnóstwo działań, które przygotowujemy. Tak naprawdę przed nami też, co prawda w czerwcu, ale 10. jubileuszowa edycja Gorzowskiej Nadwarcieńskiej Dychy z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym, czyli takiego największego biegu ulicznego w mieście. I naprawdę mamy co robić. Ja też jakby tutaj nie chciałem mówić o tym, że to Grand Prix już znika z mapy, bo ono tak naprawdę myślę, że na rok po prostu, na ten sezon powiedzmy, 2024-2025 po prostu się nie odbędzie. Natomiast tak jak wspomniałem, liczę, że w październiku 2025 roku ponownie ruszymy, natomiast naprawdę zachęcam do śledzenia naszego fanpage'u, bo tam u nas się dzieje bardzo dużo. Ilu ludzi właśnie łączy wasz projekt? Tutaj mówimy... Trudno to określić, czy to? Tak, jak powiem, znaczy wiem ilu jest zawodników, którzy reprezentują nasz, powiedzmy, klub, bo nie mamy statusu prawnego klubu i też nie taki był zamysł. Natomiast też to jest nie team, tylko projekt, ponieważ są tam ludzie, którzy nawet nie biegają, ale po prostu są u nas przy organizacji wydarzeń, bo... Chcą pomóc. Tak, chcą pomóc, czują się w tym fajnie się w tym spełniają. I są to osoby, które naprawdę mają serce do organizacji wydarzeń i takich osób też potrzeba, no bo jeżeli chcemy brać w czymś udział, no to musi być ktoś, kto to zorganizuje. Ja mam to olbrzymie szczęście, że wokół mnie są ludzie, zarówno ci pasjonaci biegania, których mam przyjemność trenować, jak i ci, którzy może sami nie biegają, może lubią inne aktywności fizyczne, ale uwielbiają właśnie organizować coś dla innych osób i czują się wtedy spełnieni. I to tak jest nasz projekt. No. Czy dalej, tak kiedyś na naszej poprzedniej rozmowie pan opowiadał, jesteście otwarci dla wszystkich chętnych? Może tak. Przecież każdy, nawet gość, nie wiem, który nigdy nie biegał, oczywiście, nawet w tak. Wieku takim, powiedzmy, emerytalnym? To jest, do biegania dojrzewa się w różnym wieku, moim zdaniem, i po prostu biegacze dzielą się na dwie grupy, na tych, którzy już biegają i na tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że będą biegać. Stąd też my zapraszamy wszystkich, dlatego też zapraszamy co poniedziałek na darmowe zajęcia, o godzinie 20 spotykamy się w Parku Górczyńskim. Nie trzeba się nigdzie zapisywać, nie trzeba żadnej opłaty wnosić, wystarczy po prostu przyjść. I to jest też takie fajne, że to jest poniedziałek, czyli zaczynamy nowy tydzień. Często gdzieś tam pojawia się problem z motywacją pod wieczór, żeby wyjść w ten poniedziałek, bo natłok spraw związanych z rozpoczęciem nowego tygodnia gdzieś utrudnia, czy zabija tą motywację, a tutaj jeżeli wiemy, że o 20 przyjdziemy, pobiegamy razem pod okiem trenera, bo to też jest ważne, że można wtedy faktycznie uzyskać tą podstawową wiedzę, jak zacząć, jak się nie zniechęcić, na co zwrócić uwagę na początku swojej przygody. Czyli jak przyjdzie jakiś kompletnie zielony człowiek i będzie odstawał od wszystkich, to on nie zostanie sam. My biegamy w parku, biegamy w kółko, czyli tak naprawdę... Ktoś mu pokaże, co robić i tak dalej. Nikt przed nikim nie ucieka, nikt nikogo nie goni. To jest, zawsze podajemy czas biegania, czas biegu, a nie ilość kilometrów. Czyli nie ma paniki, że będę ostatni. Nie ma takiej możliwości, ponieważ ci, którzy po prostu biegną szybciej, zrobią więcej okrążeń niż my. Natomiast najważniejsze jest to, że biegamy naprawdę w fajnej atmosferze. Ludzi, którzy biegają po kilka maratonów i są równi na tym samym poziomie, jakby powiedzmy, tutaj nie ma lepszych, gorszych, tylko na tym samym poziomie wykonują ćwiczenia z tymi, którzy totalnie zaczęli swoją przygodę. Co przed wami? No, wspomniał pan o tej nadwarciańskiej dysze. Jakie jeszcze imprezy was czekają? Już niebawem, bo 15-17 listopada bardzo serdecznie zapraszam na konsultacje biegowe. To też projekt, który realizuję od 11 lat. Jest to weekend biegowy, gdzie tak naprawdę... 11-13? 15-17. 15-17, właśnie tak? Zaraz, za każdym razem mamy ten pierwszy weekend po 11 listopada. Po 11, rozumiem. I zapraszam tutaj też bez względu na stopień zaawansowania, ponieważ mamy 4 trenerów, tak więc każdy znajdzie swoją grupę. Grupy są dobierane pod względem stopnia zaawansowania i to jest taka namiastka obozów sportowych tych profesjonalnych zawodników, ponieważ oprócz treningów mamy wykłady, mamy również fizjoterapeutę, czyli gdzieś tam można wtedy skorzystać z jego pomocy, jeżeli coś tam nam doskwiera. A przede wszystkim naładować się pozytywną energią od innych biegaczy na cały sezon, bo tak naprawdę ten okres, kiedy jest połowa listopada, to jest ten okres wprowadzenia w trening biegowy. Jeżeli ktoś ma gdzieś tam w planach jakiś jesienny, przepraszam, wiosenny
wiosenny start na 10 km, półmaraton, maraton. Podbudowę. To jest właśnie ten moment, kiedy należy zacząć już gdzieś tam trenować po to, żeby zrealizować swój cel. Gdzie się mogą ludzie zgłaszać? Bo to już blisko? Na naszym fanpage'u jak najbardziej. A, czyli śledzić wasz fanpage? Tak, dokładnie. Tam wystarczy tam jest adres mailowy do mnie, można też napisać prywatną wiadomość i wtedy też odpowiem na wszystkie pytania. I tak, trenerze, na koniec, bo widzę, że żar dalej w panu jest i pewnie w waszych ludziach też. Co pana ubiera najbardziej? Co panu skwiera najbardziej? Co pana denerwuje w tej robocie? No nie wierzę, że nie ma czegoś takiego. Ja naprawdę, będę kłamał, naprawdę nic mnie nie denerwuje. Ja jestem spełnionym człowiekiem, ponieważ obierając kierunek studiów, zastanawiałem się, co mnie czeka i jaka jest ta rola trenera i tak ją sobie wyobrażałem. I daje mi to olbrzymią satysfakcję, daje mi to nawet te wyzwania, które gdzieś tam czekają. Może wiadomo, moglibyśmy tutaj mówić o kwestiach finansowych, moglibyśmy mówić o różnych aspektach związanych z popularnością danej dyscypliny. Natomiast ja uważam, że jeżeli jest się trenerem, to jest się trenerem po coś, nie dla profitów, nie dla jakichś sukcesów stricte sportowych, ale jest się też wychowawcą i mentorem dla różnych ludzi w różnym wieku, bo mam przyjemność zarówno pracować w zespole szkół mistrzostwa sportowego jako trener, ale też trenuję biegaczy amatorów i jedno i drugie daje mi olbrzymią frajdę. Nawet się czasami śmieję, że w poniedziałki właśnie o godzinie 20 prowadzę 6 rozgrzewkę tego dnia, także i to mi daje naprawdę olbrzymi power. Nie ma czegoś takiego. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś robi coś z pasją, no to tutaj nie ma... Trenerze, i oby ta frajda była przy panu i przy pana ludziach przez wszystkie dni. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. No i życzę sukcesów, życzę uśmiechu, życzę radości z biegania i zapraszamy wszystkich gorzowian. Dokładnie. Na poniedziałek, tak, godzina 20. W Parku Górczyńskim. Spróbujcie państwo, naprawdę trener zaprasza. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.